Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. Księga Jeremiasza, 17 rozdział, od 7 do 8 wersetu. Dokąd sięgają korzenie? To jest pytanie, którego możemy odpowiedzi na nie szukać właśnie w oparciu o ten fragment. Księga Jeremiasza 17:7. To jest kluczowa kwestia. I posłużę się tutaj przykładem. W parku starego londyńskiego Pałacu Królewskiego znajduje się starodawna winorośl. Rozciąga się ona na całą długość szklarni i przez długi czas była magnesem przyciągającym zwiedzających. Nawet w czasie wielkiej suszy, podczas której wiele dużych drzew uschło, owa latorośl pozostała zielona i przyniosła, jak każdego roku, przepiękne winogrona. Ogrodnicy byli zafascynowani. Skąd brała ta winorośl swoją siłę? Ostrożnie zaczęli kopać wzdłuż jej korzeni i stwierdzili, pełni podziwu, że sięgały one daleko w głąb parku i wyciągały się aż do Temse. Jest to rzeka, która płynie przez Londyn i nigdy nie wysycha. Również człowiek potrzebuje wody. Nie tylko dla swojego ciała, lecz również, obrazowo mówiąc, dla swojej duszy. Kto chce zaspokoić pragnienie swojej duszy w jakimś ludzkim źródle, niedługo stwierdzi, że owo źródło powoli wysycha, obojętnie czy jest to kultura, sport, podróże lub jakieś hobby. Wszystko po pewnym czasie staje się jałowe. Musi ciągle być wzmacniane, więcej, lepiej, dłużej, drożej. Jednak najpóźniej w starości przychodzi punkt, w którym nie da się już ulepszyć. I co wtedy? Całkowicie inaczej dzieje się ze źródłem, które Bóg nam zaoferował. Bóg nazywa samego siebie źródłem wód żywych, jak mówi nam Księga Jeremiasza, 17 rozdział, 13 werset. Oznacza to, że On nigdy nie zawodzi. W Nim posiada się trwały pokój i wieczną radość. Na Bogu, na Nim można się oprzeć. Bogu zaufać, Jemu zaufać. On zaspokaja pragnienie duszy. Naturalnie istnieją w życiu wierzącego chrześcijanina okresy posuchy. Ciężkie czasy, jak żałoba, choroba lub inne problemy. Jednak kto swoje korzenie w zaufaniu zanurza w miłość Bożą, ten w okresach suszy nie uschnie, lecz jest wkorzeniony i utwierdzony w wierze. Jak mówi nam Słowo Boże w liście do Kolosan, 2 rozdział, 7 werset. A czy ty uwierzyłeś już Panu Jezusowi Chrystusowi? Uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, a będziesz zbawiony. Jeśli umrzesz, nie uwierzywszy Panu Jezusowi Chrystusowi, wtedy byłoby ci lepiej, gdybyś się nigdy nie urodził.